Witam. Dzisiaj taka ciekawostka, mianowicie pokażę Wam, ile ciepła uzyskam ze spalenia jednego snopka słomy, zwykłej słomy. Dodatkowo spalonej nie w jakimś piecu przeznaczonym do spalania słomy, tylko w najzwyklejszym piecu, popularnie nazywanym kopciuchem, moim zdaniem bardzo niesłusznie, no ale tak się go nazywa. Więc to jest zwykły piec górnego spalania, bez podajnika, ma sterownik, ma nawiew, ale ja nie będę tego używał, będę używał tylko i wyłącznie ciągu naturalnego. I zobaczymy, ile ciepła jesteśmy w stanie uzyskać ze snopka, który waży 8 kg. A więc tu mamy sterownik tego pieca, nie będę używał nawiewu, ale musi być włączony sterownik, żeby sterować pompą. Dodatkowo tutaj będziemy widzieli parametry. Jak widać, w tej chwili na piecu jest 16 stopni, na wylocie, bo tam tutaj na górze w prawym rogu mamy pod godziną, mamy temperaturę spalin na wylocie z pieca, czyli jest 13 stopni. No oczywiście w tej chwili nie ma spalin, to jest po prostu temperatura powietrza, jakie tam przepływa w tej chwili. Tutaj będziemy patrzeć tylko, jak rośnie temperatura i interesuje nas też czas. Jest 10:42, ale jeszcze nie rozpaliłem, zobaczymy, jak długo będzie ten snopek się spalał i jaką da temperaturę na piecu. A więc teraz kilka słów wyjaśnienia, skąd się w ogóle wziął pomysł na ten film. Mianowicie w internecie, wiadomo jaka jest sytuacja teraz na rynku paliw i węgla, czy tam wszelkiego rodzaju materiałów palnych. Więc na internecie jest dużo filmów na YouTubie o tym, jak zrobić brykiet. Robią ten brykiet dosłownie ze wszystkiego. Oczywiście musi być karton, musi być tam jakaś słoma, siano, liście, no naprawdę wszystko tam ludzie wkładają. Ja oczywiście popieram taką inicjatywę. Moim zdaniem wszystko, każdy sposób radzenia sobie z problemem jest lepszy niż siedzenie na dupie i nic nie robienie, liczenie na to, że samo się jakoś rozwiąże. Więc oczywiście jak najbardziej jestem za każdą inicjatywą w tym kierunku. Robienie brykietu, jak ktoś chce i ma możliwość, jak najbardziej to popieram. Natomiast oglądając te filmy, bo sam byłem tego ciekawy, tak przyszło mi do głowy, no po co zrobić brykiet ze słomy, bo wiadomo, robienie brykietu też wymaga trochę czasu, trochę wysiłku i tak dalej, skoro można po prostu spalić słomę, więc po co robić z niej brykiet? Oczywiście wiem, że nie każdy może, bo niektórzy mają po prostu, palą w kominkach i wtedy wiadomo, słomy w kominku nie spalimy, ale tak zaciekawiło mnie to, jak to by było spalić po prostu snopek słomy w zwykłym piecu. I dlatego właśnie jest ten test. Dlatego Wam chcę pokazać, ile da ciepła po prostu tak zwykły snopek słomy. Natomiast w jaki sposób będę ten snopek spalał? No to wiadomo, że mój piec nie jest przeznaczony do spalania słomy, nie mogę tego snopka po prostu do niego wrzucić, muszę tą słomę jakoś dokładać. Jeden ze sposobów mogłoby być po prostu napchanie pieca słomą i podpalenie. Ale moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, dlatego że wtedy cała objętość słomy próbuje się zająć, wtedy powstaje dym i tak dalej. Natomiast moim zdaniem, jeśli już chcemy tą słomę jakoś spalić, no to pasowałoby ją tak dokładać stopniowo, tak jak właśnie teraz robię. Dodatkowo ja, jak widzicie, nie wpycham tej słomy gdzieś tam głęboko, dlatego że ona przy spalaniu wytwarza dość dużo popiołu. On jest bardzo lekki, bardzo łatwo się ubijający popiół, bo to jest taki charakterystyczny trochę.
ale jednak jego tam trochę powstaje, dlatego nie wpycham tej słomy gdzieś tam głęboko, żeby ona się spalała w środku pieca, tylko aby tak jakby zapycham samo wejście tutaj drzwiczek i pozwalam, żeby się paliło po prostu naturalnym ciągiem, w ogóle nie blokując dopływu powietrza. I moim zdaniem to jest najlepsze spalanie. Zobaczymy, jaki da efekt. W tej chwili palę 46, zacząłem palić, to palę 8 minut. Na piecu mam 31 stopni, pompka się jeszcze nie załączyła, załącza się przy 35. Także to jeszcze chwilę potrwa, ale też warto też może wspomnieć o tym, jaka jest instalacja, żebyście mieli jakieś odniesienie do swoich instalacji, że tak powiem. Także u mnie jest instalacja taka, powiedzmy, mieszana, to jest starego typu instalacja, dawno robiona, ale w górnej części mieszkalnej kaloryfery są już nowe, tylko tutaj w dolnej gospodarczej, w garażu mam starego typu kaloryfery. Ogólnie tych kaloryferów jest 16. Także możecie sobie mniej więcej wyobrazić, jakie jest zapotrzebowanie na ciepło, na wodę. Także to jest dość spora instalacja, zawierająca dużo wody. I raczej będzie się piec powoli nagrzewał. Ja tym stopkiem za wysoko temperatury nie podniosę, ale zobaczymy, o ile. Tutaj muszę wam powiedzieć, że temperatura na wyjściu, dlatego że ponieważ podkładam w miarę stabilnie i płomień jest mniej więcej taki sam, więc temperatura spalin na wyjściu z pieca utrzymuje się cały czas między 250 a 300. Przez cały czas palenia praktycznie tak będzie. Po prostu tak jest, w takim tempie się spala i taki daje płomień ta słoma. Także możecie sobie w miarę wyobrazić, jakby to było u was, gdybyście właśnie mieli na swojej instalacji cały czas na wyjściu temperaturę około 250-300 stopni i gdybyście palili słomą czy czymkolwiek innym przez ten sam czas, przez który ja będę palił. Na koniec zobaczymy, ile mi to zajmie. Będziecie wtedy mieli jakieś odniesienie do swoich instalacji. Oczywiście tutaj nie próbuję nikogo namawiać na takie palenie, bo jak widać, to jest bardzo uciążliwe. Nie da się tym palić normalnie w zimę. Chociaż, prawdę mówiąc, jeśli by ktoś chciał po prostu sobie, tak jak teraz, temperatura na zewnątrz jest jeszcze w miarę ciepło, trzeba tylko, powiedzmy, wieczorkiem podpalić godzinę, żeby podgrzać troszkę wodę. Wtedy jak najbardziej, jeśli ktoś ma trochę czasu, to może sobie usiąść i podkładać. Natomiast ja to robię dlatego, że z jednej strony byłem ciekawy po prostu, a z drugiej mam trochę snopków słomy takich na oborze, starych, już wiele lat tam leżących, które są do niczego niepotrzebne, wręcz trzeba byłoby się ich pozbyć. Więc pomyślałem, że pozbędę się ich w ten sposób. Po prostu je sobie spalę. W tej chwili mam temperaturę 43 stopnie na piecu, pompka się już wcześniej załączyła, nie zauważyłem kiedy. Natomiast wylot spalin 280 stopni i on mniej więcej tak się będzie utrzymywał, dlatego tutaj tak naprawdę nie zmienia się charakter palenia, nie zmienia się tempo podawania, także on się tak mniej więcej utrzymuje. Teraz sobie może zobaczmy do pieca, bo może być ktoś ciekawy, czy to spalanie słomy jest czyste, ekologiczne i tak dalej. Więc zajrzyjmy, jak ona się pali. Nie wiem, czy wy to dobrze widzicie. Tutaj płomień jest bardzo jasny, więc ciężko ustawić, żeby było dobrze widać. Ale spalanie moim zdaniem jest bardzo czyste, bez dymu, elegancko się spala. Tu jak widać palę już 16 minut, nie, 14 minut, temperatura
41 stopni na piecu. 309 na wyjściu, tutaj na górze z prawej, na wyjściu spalin 309. Tutaj na górze też mam drzwiczki uchylone po to, żeby było powietrze wtórne, żeby dopalało płomień. Także tutaj też powietrze idzie i to dość spora ilość. Tam jak widzieliście przepchałem trochę ten popiół w drugą część pieca, żeby mi tutaj nie przeszkadzał w paleniu. Dlatego, że już mam grubo ponad pół snopka spalone. W tej chwili temperatura 47 stopni na piecu. Pompka cały czas pracuje. Nie będę Wam oczywiście pokazywał całości palenia, także spotkamy się na koniec, zobaczymy jaki był wynik. A więc jak widać cały snopek został spalony, teraz pozostało tylko posprzątać, no i zobaczymy jakie są wyniki, jakie ciepło uzyskałem i jak długo musiałem palić. Na piecu jest 58 stopni, 259 na wylocie spalin, a paliłem, tutaj mamy 11.27, zacząłem o 10.46. Czyli ogólnie paliłem jakieś 42 minuty, 43 minuty, coś koło tego. I 58 na piecu. Zajrzyjmy może jeszcze do środka. Jak widać jest sporo popiołu, on tam się jeszcze tli, ale ogólnie ze słomy nie ma tam dużo ciepła już później. Ona tylko daje ciepło jak się pali. Teraz to już takie resztki się dopalają tylko. A więc to jest wszystko, co Wam dzisiaj chciałem pokazać. Na koniec jeszcze raz zaznaczam, że nie namawiam, broń Boże, nikogo do palenia w ten sposób, dlatego że to jest bardzo uciążliwe i bez sensu, tak, siedzieć cały czas przy piecu i podkładać. Nie o to mi chodziło w tym filmie, ale chętnie się dowiem Waszą opinię na temat właśnie palenia słomą w piecu. Nie chodzi mi o to moje palenie, tylko ogólnie o wydajność słomy jako paliwa. O to, ile ciepła daje jeden snopek słomy. Jestem ciekaw Waszych opinii, co o tym myślicie, bo moim zdaniem skonstruowanie pieca, który specjalnie spala słomę, wiem, że takie są, ale z reguły to są duże piece na duże ilości słomy, które po prostu nie nadają się za bardzo do budynków jednorodzinnych. To są raczej duże gospodarstwa, które mają dużo zapotrzebowania. Przypuśćmy, ogrzewane są jakieś inne budynki jeszcze, nie tylko dom. Ale takich pieców, które spalają tylko słomę i są przeznaczone do małych powierzchni, tutaj raczej jest tym problem. A moim zdaniem jest tutaj bardzo ciekawa nisza i takie spalanie słomy w domu jednorodzinnym mogłoby być bardzo, bardzo tanie, bardzo korzystne. Dlatego, że słoma jest tak jakby produktem ubocznym. Tak? Poza tym popiół ze słomy, mimo że mamy go bardzo dużo, to jednak on nie jest szkodliwy, można go rozsypać gdzieś w ogródku czy w sadzie. On jest wręcz tak jakby nawozem. Słoma spala się, jak widzieliście, bardzo czysto, nie daje dymu. Nie zalepia smołą czy jakimiś tam innymi substancjami ścianek pieca. Nie ma tak naprawdę z tego sadzy w ogóle. Spala się bardzo sucho, bardzo ładnie. Także jeśli chodzi, moim zdaniem, jeśli chodzi o spalanie, opalenie słomą, to jak najbardziej fajna sprawa, no z tym, że trzeba mieć jakiś rozsądnie zbudowany piec, który pozwoli na takie palenie. Także tyle na dzisiaj, czekam na Wasze komentarze, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w innych filmach.